Ta książka kosztuje 99 zł. Jak to 99 zł? Pomyślałem, za książkę, która liczy 150 stron, a niektóre z tych stron zawierają po dwa zdania, do tego wielką czcionką jest napisana. Sam oceń, czy jest warta swoich pieniędzy. Ja powiem tylko, że jest napisana przez człowieka, który został mistrzem w sprawie męczącej nas wszystkich i przeszkadzającej nam osiągać życiowe sukcesy. Dziś w pomarańczowej teczce specjalna książka. Zaraz przeczytam, dla kogo ona jest. I będziemy ją czytać inaczej niż zwykle. To książka dla każdego, pisze autor, kto jest na swoim w obszarze biznesu lub sztuki, a także dla każdego, kto chce być na swoim lub o tym marzy. Wszyscy wiemy, jak trudno jest napisać książkę, nakręcić film albo założyć nowy biznes. Albo kanał na YouTubie, dodam od siebie. Potężne siły jednoczą się przeciwko nam. Najgroźniejszy ze wszystkich przeciwników zamieszkuje jednak wnętrze naszych własnych czaszek. Mam na myśli tę negatywną siłę, którą nazywam oporem przez duże O. Czym jest opór? Opór to nasza tendencja, moja, twoja, każdego, do ulegania prokrastynacji, zwątpieniu, strachowi, niecierpliwości, nadymaniu, umniejszaniu siebie, rozproszeniu, lenistwu, arogancji, samozadowoleniu czy perfekcjonizmowi. To nasza nieumiejętność koncentracji, niezdolność do działania pomimo przeciwności losu. To nasz paniczny lęk przed kończeniem swoich dzieł i wystawianiem ich na ocenę rynku. To strach przed porażką, strach przed sukcesem, strach przed upokorzeniem, strach przed ubóstwem. To nasza niezdolność odraczania gratyfikacji, nabierania i wdrażania samodyscypliny, poczucia własnej wartości oraz samoumacniania. Opór to nasza skłonność do sabotowania samego siebie, nieumiejętność zaczynania i nieumiejętność kończenia. Jak można pokonać tego potwora, który zamieszkuje każdego z nas i nigdy się nie męczy, nigdy nie opada z sił, nie bierze urlopu, w dodatku jest bezgranicznie bezlitosny, wielopostaciowy, subtelny, bystry i diaboliczny, gdy łapie nas w swoje sidła, sprowadzając nasze najszlachetniejsze i najgenialniejsze aspiracje do zera? Jak można przezwyciężyć tę siłę zwaną oporem, aby wejść na ścieżkę realizacji marzeń? O tym wszystkim pisze Steven Pressfield w książce Rusz dupę tam, gdzie chce być twoje serce, wydaną przez OSM Power Marcina Osmana. Pozdrawiamy i dziękujemy. I przez tę książkę chciałbym przejść z wami w zasadzie od początku do końca. Ona się składa z 81 rozdziałów, a ja chciałbym przeczytać niektóre z nich. Rozdział pierwszy, rusz dupę tam, gdzie chce być twoje serce. Zacznijmy od najbardziej oczywistej interpretacji tego aksjomatu. Co mam na myśli, mówiąc dupa? W ramach pierwszego poziomu interpretacji słowo to oznacza ciało, naszą fizyczną obecność. Gdy mówimy rusz dupę, chodzi nam o to, by umieścić swoje fizyczne ciało w miejscu, gdzie ziszczą się i gdzie muszą się ziścić nasze marzenia. Chcesz pisać? Siadaj do klawiatury. Chcesz malować? Stań przed sztalugą. Tańczyć? Zawlecz tyłek do studia prób. Choć brzmi to durnie i oczywiście w swojej zwykłej fizycznej czynności, tkwi potężna moc. Kiedy rano siadam do pisania, nie mam żadnych oczekiwań wobec siebie ani wobec pracy zaplanowanej na ten dzień. Moim jedynym celem jest stukanie w klawisze przez 3 lub 4 godziny. Nie oceniam siebie w kwestii jakości. Nie czuję się odpowiedzialny za ilość. Jedyne pytania, jakie sobie zadaję, brzmią: stawiłem się na miejscu? Dałem z siebie wszystko? Jeśli to zrobiłem, oznacza to, że ruszyłem dupę tam, gdzie chce być moje serce. Więcej nie mogę od siebie wymagać. Przejdźmy dalej. Rozdział drugi, strach. Co nas powstrzymuje przed pisaniem, tańczeniem czy malowaniem? Skoro cały ten proces jest tak prosty, jak wynika z powyższego opisu, o co chodzi z całym tym zwlekaniem? Dlaczego nie każdy bierze się do dzieła? Odpowiedzią jest jedno sześcioliterowe słowo – strach. Tak, przeraża nas perspektywa napisania pierwszej z 800 stron naszej rodzinnej elżbietańskiej sagi. Gdy myślimy o tym przy porannej kawie, pocą się nam dłonie, serce kołacze nam z trwogą. Wstawaj, idź do biura, nie zatrzymuj się na pogawędki z żoną czy mężem albo z tym gościem z boksu obok. Siadaj, otwórz plik, połóż palce na klawiaturze.
W zwykłej fizycznej czynności, jaką jest ulokowanie ciała w epicentrum naszego marzenia, tkwi potężna moc. W ruszaniu dupy tam, gdzie chce być nasze ciało, kryje się pewna magia. Steven Pressfield pisze dalej, żeby się przenieść na przykład do miasta, w którym można zrealizować nasze marzenie. No i taka ciekawa historia a propos tego. Przyjaciele i mentorzy, posłuchaj. Glenn Frey założył wraz z Donem Henleyem zespół The Eagles. Swoją historię, którą tu parafrazuję, przytoczył w filmie dokumentalnym The Eagles – Historia legendy. Przeprowadziłem się do LA z Detroit. Współdzieliłem szalenie tanie mieszkanko w Silver Lake z J.D. Salverem. Z trudem próbowaliśmy wyrobić sobie pozycję wokalistów i kompozytorów. Mieszkanie znajdujące się bezpośrednio pod nami należało do Jacksona Browna, który był tak samo spłukany i nieznany wtedy. Frey wspomina, że z mieszkania Jacksona Browna dochodziły dźwięki. Brown całymi dniami pracował nad swoimi piosenkami, a Frey to słyszał. Brown grał dany utwór na pianinie raz, dwa, 30 razy, robił sobie przerwę na filiżankę herbaty, Glenn słyszał gwiżdżący czajnik, po czym wracał do pianina i grał tę piosenkę kolejne 30 razy, krok po kroku ulepszając ją lub korygując. Zdałem sobie sprawę, że tak właśnie tworzy się piosenki. Nie w efekcie jednego szalonego zrywu, nie poprzez gryzmolenie nut po to, by następnie zgubić je w kieszeni kurtki, ale poprzez zasiadanie do utworu jak profesjonalista i pracowanie z tym materiałem, w kółko zmieniając oraz ulepszając go, dopóki nie będzie dokładnie taki, jak chcemy. Uwielbiam tę historię, ponieważ odzwierciedla ona to, w jaki sposób tak naprawdę się uczymy. Przyjaciele, wzory do naśladowania. Ludzie, których obserwujemy i kopiujemy. Najważniejszym wnioskiem jest jednak to, że gdyby Glenn Frey nie ruszył dupy z Detroit do Los Angeles, jego ścieżka nigdy nie przecięłaby się ze ścieżką Jacksona Browna, nie wspominając o J.D. Salverze, Donie Henleyu, Lindzie Ronstadt czy Davidzie Geffenie, a także o każdej z dziesiątek osób, których przyjaźń i mądrość pomogły mu pójść w ślad za głosem serca. Przeskoczmy kilka rozdziałów do księgi drugiej. Dupa równa się zaangażowanie. Tutaj zatrzymał mnie taki rozdział 17 już. Znane i nieznane, posłuchaj. Kiedy ruszamy dupę tam, gdzie chce być nasze serce, stawiamy krok, który napawał ludzką rasę strachem od czasów, gdy zamieszkiwaliśmy jaskinie. Dlaczego zaangażowanie jest tak przerażające? Bo gdy się angażujemy, przechodzimy ze znanego w nieznane. Marzenia istnieją z definicji wyłącznie w naszej wyobraźni, innymi słowy w tym, co nieznane. Mówiąc rusz dupę tam, gdzie chce być twoje serce, proponujemy sposób myślenia ukierunkowany na przechytrzenie strachu przed nieznanym. Brzmi ono: nie próbuj pokonać strachu. Strachu nie da się pokonać. Zamiast tego zwyczajnie przenieś swoje ciało do fizycznej przestrzeni, której się boisz i zobacz, co się stanie. Rozdział 20. Dlaczego wszechświat reaguje? Sfera możliwości, to jest wymiar znajdujący się powyżej planu materialnego, rozpoznaje przemianę bohatera, który już się zaangażował, przeniósł się, zaczął coś robić. Zaszła w nim zmiana. Nie jest już nawet tą osobą, którą był 10 sekund wcześniej. Poprzez akt woli, miłości i śmiałości wyszedł z biernej, sparaliżowanej roli, przechodząc do roli aktywnego, głównego bohatera. W zasadzie stał się on bohaterem, nie zważając na swoje drżące nogi. Wszechświat przybywa takiemu bohaterowi na ratunek. O tym wiedzą chyba wszyscy, którzy na wiarę wykonali skok głową naprzód i płyną, prawda? Praca, codzienny wysiłek i skupienie doprowadza do powstania progresu i ładu. To jedno z praw wszechświata. Z rozdziału 23 ze szkockiej ekspedycji w Himalaje taki cytat: w chwili, w której ktoś definitywnie się angażuje, opatrzność wykonuje swój ruch. Nagle zdają się nam pomagać najróżniejsze okoliczności, do których w innym przypadku nigdy by nie doszło.
Jedna decyzja daje początek całemu łańcuchowi działań, sprowadzając na nas całą masę korzystnych, nieprzewidzianych zdarzeń i spotkań oraz zapewniając nam pomoc materialną, o której nawet nie marzyliśmy. Zacząłem darzyć ogromnym szacunkiem jeden z dwóch wierszy Goethego. Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Idźmy dalej w książce Stephena Pressfielda. Masz swój dorobek, to już rozdział 29. Ty też masz swój dorobek. Istnieje on w twoim wnętrzu, na planie możliwości. Jesteś pisarzem? Twój dorobek już istnieje, podobnie jak książki na półce. Zamknij oczy. Jesteś w stanie je zobaczyć. Jesteś muzykiem? Twoje dzieła istnieją, tak jak albumy, koncerty, występy. Przysłuchaj się im swoim wewnętrznym uchem. Jesteś w stanie je usłyszeć. Twoje dzieła istnieją w formie alternatywnych scenariuszy przyszłości. Są one tym, co może, powinno i chce być. Nie są jednak tym, co jest gwarantowane. Rozdział 31. Godzina dziennie przez całe życie. Posłuchaj, bo to jest ciekawe. Czy możemy ruszyć dupę tam, gdzie chce być nasze serce, jeśli mamy rodzinę, pracę, kredyt hipoteczny? Tak. Muza nie liczy godzin, a mierzy zaangażowanie. To możliwe, by być stuprocentowo zaangażowanym przez 10% czasu. Bogini to rozumie. James Patterson był dyrektorem kreatywnym J. Walter Thompson, topowej agencji reklamowej w latach 50. i 60., ale jego marzeniem było pisanie powieści. Codziennie rano przychodził do biura o 6 i zamykał drzwi na klucz. Przez 2 godziny pisał prozę. Gdy zaczynał się dzień w branży reklamowej, otwierał drzwi i stawał się przykładnym madmanem. W roku 2022 stan sprzedanych egzemplarzy jego książek wynosił 300 milionów. Godzina dziennie przekłada się na 7 godzin tygodniowo, 30 godzin w miesiącu, 365 godzin w roku. Liczba 360 godzin to 9 40-godzinnych tygodni. 9 40-godzinnych tygodni składa się na powieść albo 2-3 scenariusze. W okresie 10 lat daje to nam 10 powieści lub 20 scenariuszy filmowych. Możesz być pełnoetatowym autorem, pracując godzinę dziennie. Zaangażuj się bez planu B, radzi Stephen Pressfield w rozdziale 38. Czasami ktoś mnie pyta, jak to zrobiłeś, że przez te wszystkie lata robiłeś swoje pomimo braku sukcesów? W tamtych latach nie umiałbym na to odpowiedzieć, z wyjątkiem tego, że nie miałem wyboru. Za każdym razem, gdy próbowałem postąpić inteligentnie, to jest zdobyć prawdziwą pracę, wpadałem w takiego doła, że nie mogłem tego znieść. Kiedyś rzuciłem pracę w branży reklamowej. Mój szef, który był naprawdę dobrym gościem, po moim ostatnim dniu w pracy podrzucił mnie do garażu na Bronxie, gdzie trzymałem swój zabytkowy van marki Chevrolet. Następnego dnia miałem już nim jechać do Kalifornii, by napisać kolejną powieść, której nikt nie wyda. Gdy przemierzaliśmy aleję FDR Drive, ciągnącą się wzdłuż rzeki East, minęliśmy bezdomnego, taszczącego swój plecak w pelerynie przeciwdeszczowej, zarzuconej na ramiona. No tak, Steve, powiedział mój szef, to ty za kilka miesięcy. Mój szef nie starał się być wredny. Tak było. Nie przejmowałem się tym jednak. Nie miałem wyboru. Nie mogłem wrócić do biura. Musiałbym się powiesić. Musiałem robić swoje. Tutaj przytoczę z notki biograficznej, że Stephen Pressfield, który przez 27 lat migrował po wielu stanach i pracował w 21 różnych zawodach, od nauczyciela po asystenta w szpitalu psychiatrycznym, by wreszcie zdołać pokonać opór i zacząć realizować swój twórczy potencjał. Na jego dorobek składa się ponad 20 książek oraz wiele scenariuszy filmowych, także hollywoodzkich i znanych reklam. Więc on wie, o czym pisze, prawda? Na potwierdzenie tego. Dobrze, zaangażuj się w służbę niebu. Zaczynamy wchodzić na coraz wyższe tony i poziomy. Pierwszą rzeczą, jaką robię co rano po wejściu do biura, jest
Odmówienie modlitwy do muzy. Modlę się na głos w śmiertelnie poważny sposób. Moją modlitwą, którą można znaleźć w Wojnie Sztuki na stronie 138, Wojna Sztuki to jedna z jego książek, jest inwokacja do muzy z Odysei Homera w tłumaczeniu T.E. Lawrence'a, czyli filologa klasycznego i archeologa z dyplomem Oxfordu, znanego również jako Lawrence z Arabii. Kiedy w pełni angażujemy się w nasze powołanie, zaczynamy uznawać istnienie inspirujących sił, które mamy nadzieję przywołać. W moim przypadku wspomniana modlitwa jest częścią tego procesu. Modlitwę ową wręczył mi jeden z moich pierwszych pisarskich mentorów, Paul Rink. Napisał jej treść na swojej przedwiecznej maszynie do pisania Remington i mi ją dał. Nadal ją mam. Papier jest już tak wysłużony i pognieciony, że wygląda jak pergamin. Sama modlitwa jest jednak niezatarta. Nie jestem w stanie zmusić bogini, by się pojawiła. Nie mogę jej przekupić, zniewolić, podlizać się jej, przyrzekać jej coś albo obiecywać, by nakłonić ją do spełnienia moich życzeń. Mogę ją jedynie przywołać. To właśnie robił Homer, zaczynając Odyseę tymi wersami: Muzo, męża wyśpiewaj. Tak samo postąpił w przypadku Iliady, którą rozpoczął od słów: zaśpiewaj bogini o gniewie Achillesa, syna Peleusa. Wykonuje swoją pracę w taki sam sposób jak rzeźbiarze w kryptach Petry, muzycy z dworu Ludwika XIV albo Hemingway i Gertruda Stein w Paryżu w roku 1921. Wykonuje ją tak samo jak Homer, trzymając się tych samych zasad. Rozdział 43. Zaangażuj się w brak rozpraszaczy. Nie muszę chyba wspominać, że wyłączyłem wszelkie zewnętrzne rozpraszacze. Zero telefonu, zero maili, zero Instagrama, zero Facebooka. Siedzę na krze na Antarktydzie. Jestem na Księżycu. Z wyjątkiem ataku jądrowego lub nagłego wypadku w rodzinie nie skieruję uwagi na nic, co nie dzieje się wewnątrz mojego obłąkanego umysłu. Powiem wam, że ja też odkryłem jakiś czas temu z zachwytem, że w telefonach, przynajmniej z systemem Android, bo takiego teraz używam, jest taka funkcja jak tryb skupienia, gdzie telefon wyłącza wszystkie informatory, wszystkie dzwonki i tak dalej i odlicza. Ja sobie ustawiam na 50 minut zwykle i staram się bez przerwy pracować na przykład nad tłumaczeniem. Jestem zadziwiony, ile jestem w stanie wykonać w trakcie tych 50 minut absolutnej koncentracji. Szczerze polecam. Idźmy dalej, rozdział 44. Ależ ten czas leci. Kiedy ruszamy tyłek, czyli nasze zaangażowanie, w ślad za sercem, zmienia się natura czasu samego w sobie. Oto fragment Wojny Sztuki. Twórcy, podobnie jak dzieci pochłonięte zabawą, często nie są świadomi czasu ani samotności, gdy podążają za swoją wizją. Mijają kolejne godziny. Zarówno rzeźbiarka, jak i berbeć wspinający się na drzewo z zaskoczeniem podnoszą wzrok, gdy mama krzyczy: kolacja! Gdy rozbrzmiewa gwizdek. Kończę pracę, gdy zaczynam popełniać błędy. Literówki pokazują mi, że jestem zmęczony. Dotarłem do etapu malejących zysków. Steinbeck powiedział, że zawsze chciał zostawić coś w studni na jutro. Hemingway uważał, że powinno się kończyć pracę, kiedy wiadomo, co się wydarzy dalej w fabule. Ty i ja, jako pisarze i twórcy, zawsze gramy z myślą o jutrze. Nasza gra jest długoterminowa. Kiedy poczujesz zmęczenie, przestań pracować. Z tym się zgadzam. Powiem wam, że słyszę historię o tym, jak inni lektorzy, aktorzy są w stanie nagrywać na przykład audiobooka przez kilkanaście godzin. Ja nie jestem w stanie. Ja wiem, że po półtorej, maksymalnie dwóch godzinach nagrywania muszę przerwać, bo wiem, że energia, jaką jestem w stanie z siebie wykrzesać, spada do takiego poziomu, że dalej nie ma sensu po prostu. Musiałbym tylko odczytywać zdania, a nie o to chodzi. Więc trzeba wiedzieć, kiedy skończyć pracę, tak. Rozdział 55. Wzmocnienie i samowzmocnienie. To jest bardzo ważne. Pozwól, że zacznę ten rozdział od słów, które mogą się wydać przesadą. W przypadku pisarzy i twórców zdolność do samowzmocnienia jest ważniejsza niż talent. A czym konkretnie jest
wzmocnienie dochodzi do niego, gdy twój coach lub mentor bierze cię na bok i mówi ci, jak świetnie sobie radzisz, jaki jest z ciebie dumny oraz jak bardzo jest przekonany, że ostatecznie odniesiesz sukces, o ile tylko pozostaniesz sobą, nadal robiąc swoje. To właśnie jest wzmocnienie. I teraz, czy potrafisz sam sobie tak mówić? Bez coacha? Bez mentora? Czy potrafisz być swoim własnym coachem i mentorem? To jest właśnie samo wzmocnienie. Mówiąc rusz dupę tam, gdzie chce być twoje serce, mam też na myśli, by ją tam pozostawić. Trzyma nas tam samo wzmocnienie. To dzięki niemu angażujemy się długofalowo. Powtórzę się, w przypadku pisarzy i twórców zdolność do samowzmocnienia jest ważniejsza niż talent. Dobrze, idźmy dalej. Inna definicja rzeczywistości, rozdział 58 już. Z drugiej strony rzeczywistość może być czasami objawem oporu. Rzeczywistość, w cudzysłowie, to często nic więcej jak konwencjonalna rzeczywistość, to co widzimy. A konwencjonalna rzeczywistość niemal zawsze jest w błędzie. Zapytaj Dicka Rowe z Decca Records, który odmówił Beatlesom. Zdarza się, że wzmocnienie siebie oznacza wykopanie rzeczywistości za drzwi i zastąpienie jej rzeczywistością przez duże R. Hej Tom, z tej strony ty sam. Tak, zająłeś 199. miejsce w 6. rundzie selekcji do Ligi NFL w 2000 roku. Tak, przed tobą wybrano 6 innych skrzydłowych. Chrzanić taką rzeczywistość. Pokażemy każdemu dyrektorowi generalnemu, który cię nie wybrał, że był ślepy. Uwierz mi na słowo, Tom, że pewnego dnia wszyscy będą cię znali. Będziesz najlepszym z najlepszych, z 7 pierścieniami mistrzowskimi, 5 statuetkami i 3 nagrodami ligowymi. O taką rzeczywistość nam chodzi. To jest właśnie samo wzmocnienie. Samo wzmocnienie to supermoc. W chwili jej wdrażania może się wydać głupia. Jakaś stuknięta kelnerka, łamane przez aktorka, gada do siebie w swojej hondzie na czerwonym świetle. W rzeczywistości ta młoda dama ruszyła jednak dupę tam, gdzie chce być jej serce i odkryła, jak do siebie mówić oraz jak utwierdzać się w słuszności co do swoich działań, by tam pozostać. Rzeczywistość przez duże R. Na noc przed stoczeniem bitwy Aleksander Wielki w głębi duszy z pewnością musiał myśleć coś w stylu: czy mi odbiło? Naprawdę zamierzam rzucić się jutro wprost w paszczę wroga, ujeżdżając mojego konia wojennego, Bucefała, którego zna z widzenia każdy żołnierz nieprzyjaciela i mając na sobie hełm z podwójnym piórepuszem, przez który każdy wojownik z przeciwnej strony będzie wiedział, że to ja? Każda strzała będzie we mnie wycelowana. Podobnie jak każdy oszczep, każda lanca, każdy pocisk z procy. Najwięksi mistrzowie z obozu wroga ruszą prosto na mnie, pragnąc uzyskać chwałę należną temu, kto mnie zgładzi. Czy ja oszalałem, pakując się w coś takiego? Towarzysze Aleksandra niechybnie wtórowali tym myślom. Nie ryzykuj życiem, panie, potrzebujemy cię. Co pocznie nasza armia, jeśli cię zabiją? Taka była rzeczywistość przez małe R. Obiektywna ocena sytuacji, tak? Pudełko, w którym jesteś. Kto by się z nią kłócił? A jednak równocześnie istniała druga rzeczywistość, a Aleksander jak nikt inny był jej świadomy. W tej drugiej rzeczywistości przez duże R pozornie lekkomyślne uderzenie Aleksandra miało całkowity sens. Jego brawura miała wzbudzić strach w sercach żołnierzy wroga. Takie męstwo miało zainspirować własnych ludzi Aleksandra, zachęcając ich, by towarzyszyli mu w tym ataku. Co więcej, zdaniem Aleksandra, śmiałość tego uderzenia miała przywołać pomoc i wstawiennictwo niebios. Jakie mamy dowody na to, że rzeczywistość przez duże R Aleksandra była zasadna? Przeżył i wygrał 4 z największych bitew w historii. Nad Granikiem, pod Issos, pod Guagamelą oraz nad rzeką Hydaspas w Indiach, jak również dziesiątki innych bitew. Podbił Imperium Perskie, największe za jego czasów, przed ukończeniem 25 roku życia. Mając lat 30, Aleksander dotarł do krańców znanego wtedy świata. Nigdy nie został
pokonany. W gruncie rzeczy jestem wojownikiem, kapłanem. Zniesiesz jeszcze jeden rozdział o Aleksandrze? Oto fragment pochodzący z książki Aleksander Wielki. Autorem tej wypowiedzi jest Aleksander. W Egipcie czułem się jak w domu. Doprawdy byłbym szczęśliwy jako kapłan. W gruncie rzeczy jestem wojownikiem, kapłanem, maszerującym ścieżkami wskazanymi przez bóstwa w służbie, przeznaczeniu i losowi. Nie mówię tego z próżności czy samouwielbienia. Pomyśl tylko, czas Persji już przeminął. W niewidzialnym świecie królestwo Dariusza już upadło. Kimże jestem, jeśli nie wysłannikiem innego królestwa, asystującym przy jego narodzinach na naszym świecie? W charakterze Aleksandra Wielkiego fascynuje mnie to, że zdawał się on postrzegać przyszłość z taką klarownością oraz intensywnością, że niespełnienie tej wizji było praktycznie niemożliwe i że to on był odpowiedzialny za to, by tak się stało. Tak samo mamy ty i ja na początku każdego kreatywnego projektu. Te książki, scenariusze, organizacje non-profit, start-upy już istnieją w innym świecie. Twoim i moim zadaniem jest, by wydobyć je na powierzchnię w tym świecie. No właśnie, to też były tematy, o których ostatnimi czasy dyskutowałem z różnymi mądrymi ludźmi, także sukcesu i to pytanie, czy ty już wiesz, że jesteś tym kimś, kim dopiero masz się stać, prawda? Bo jeśli chcemy coś w życiu osiągnąć, to najpierw musimy się stać kimś, kto jest w stanie osiągnąć to coś, o co nam chodzi. No i teraz, czy jesteś pewien, że jesteś już tym kimś? Bardzo ciekawe pytanie. Rozdział 68. Rusz dupę aż do mety. Fragment książki Ryana Holidaya Ponadczasowy hit. Jako lider możesz ograniczać środki na wiele rzeczy, ale ostatnią z tych, na które możesz skąpić, jest marketing. Twój produkt musi stać się czempionem. Tym kimś musisz być ty. Marketing to twoja robota. Nie możesz przekazać tego zadania komuś innemu. Nawet gdy jesteś sławny, nawet gdy masz miliony obserwujących na Twitterze czy gdziekolwiek, nawet gdy masz miliardy dolarów do wydania, to zadanie nadal należy do ciebie. I nie będzie ono ani trochę prostsze. Ruszanie dupy tam, gdzie chce być twoje serce, oznacza ruszanie jej w miejsce, w którym świat może ją ocenić oraz robienie tego w jak najmądrzejszy i jak najatrakcyjniejszy sposób. To był rozdział już 68. Przejdźmy do ostatniej części. Rozdział 72. Model wszechświata. Robi się coraz bardziej ciekawie. Posłuchaj. We wspólnocie anonimowych alkoholików mówi się na to siła wyższa. Nigdy nie czułem się w pełni komfortowo z tym terminem. Z pewnością wierzę jednak, że wymiar materialny, który zamieszkujemy, nie jest jedynym poziomem istniejącej rzeczywistości. Skąd się biorą pomysły? Jeśli mam być szczery, zarówno ty, jak i ja musimy przyznać, że tego nie wiemy. Wiemy jedynie, że nie pochodzą one z nas. Piosenka Toma Waitsa, powieść Elizabeth Gilbert, obydwoje twórcy niezwłocznie potwierdzą, że te pomysły do nich przyszły. Homer inwokował muzę. Sam nieraz odnosiłem wrażenie, że pisze dyktando, że książka przychodzi do mnie z jakiegoś niewidzialnego planu lub wymiaru. Pozwól zatem, że zamienię termin siła wyższa na wyższy wymiar. Sferę rzeczywistości, która istnieje powyżej planu materialnego, ale przez niego przenika i wchodzi z nim w interakcję. Nadążasz? Talent twórcy. Pójdźmy o krok dalej i uznajmy, że talent twórcy, wykraczający poza techniczną sprawność w zakresie tańca, gry na fortepianie czy tworzenia powieści, to zwyczajnie umiejętność uzyskiwania dostępu do tego wyższego wymiaru. Skąd się wzięła Wojna i pokój? Skąd się wzięła Guernica? Skąd wziął się pomysł na wieżę Eiffla? Z pewnością doświadczyłem nie tylko tego, że pomysły na książki do mnie przychodziły, często nieproszone, ale też tego, że naprawdę potrafiły mną zawładnąć. Biorą mnie w posiadanie z siłą, od której nie mogę się opędzić. Przytaczając słynne słowa Lindy Ronstadt, nie mogę się nim nie zajmować. Na czym polega ten fenomen?
co on oznacza? Skoro pomysły przychodzą do nas z innego wymiaru rzeczywistości, to gdzie znajduje się ten wymiar? Jak on się nazywa? Co to znaczy, że artysta czy inna dowolna osoba może w jakiś sposób uzyskać do niego dostęp? Jak nabywa się tę umiejętność? I tu rozdział 74. Model psyche. Spójrz. Z tym modelem zaznajomił mnie mój sąsiad, aktor i producent Tom Laughlin. Sama ta grafika jest jednak dość klasyczną reprezentacją koncepcji psyche w rozumieniu Junga. Ego to ta mała czarna kropka. Jaźń to większe koło, które je otacza. Sąsiadującym z tym kołem i przenikającym je obszarem jest boska podstawa. Możliwe, że zapytasz, a co to wszystko ma wspólnego z hasłem rusz dupę tam, gdzie chce być twoje serce? Ego to twoja dupa. Jaźń to miejsce, w którym chce być twoje serce. Boska podstawa jest tym, co zasila jaźń oraz czyni ją transcendentną. Każdy rozdział tej książki prowadzi do tej jednej końcowej aspiracji. Porzuć ego. Przenieś się do jaźni. Pomocne może się okazać uświadomienie sobie, że wewnętrzna przemiana, do której nawiązuje każda kluczowa religia, od buddyzmu przez hinduizm i chrześcijaństwo, aż po zaratustrianizm, to nic innego jak to, o czym teraz tutaj piszę. I to był też temat fantastycznego wystąpienia, które tłumaczyłem w miniony piątek bardziej, w czwartek też, ale bardziej w piątek była o tym mowa, jak to... Żeby osiągnąć coś wspaniałego, musimy wyjść z tego wąskiego zakresu, tego wąskiego pudełka, tego, co mamy wokół siebie, co widzimy dookoła, co jest tą naszą namacalną rzeczywistością i sięgnąć do tego, co jest naszym przeznaczeniem, co czeka na nas i zawsze jest poza tym pudełkiem, tym, w czym żyjemy dzisiaj, tak? Poza tym naszym dzisiejszym stanem konta, poza tym naszym dzisiejszym domem czy mieszkaniem, tym dzisiejszym samochodem, tą dzisiejszą sytuacją, którą mamy, to, do czego mamy dotrzeć w życiu, żeby spełnić swoje przeznaczenie, zawsze jest gdzieś poza tym i przyciąga nas do siebie. Definicja ego jeszcze w kolejnym rozdziale. Ego to ta część nas, którą nazywamy ja. Ego to ta część, która ma prawo jazdy, płaci podatki, martwi się o przyszłość swoich dzieci. Ego jest racjonalne. Ego myśli, ego planuje, ego się przejmuje, ego się boi. Ego postrzega rzeczywistość przez pryzmat ja. Kiedy próbujemy śpiewać, pisać czy tańczyć z poziomu ego, upadamy na twarz. Śpiewanie, pisanie czy tańczenie jest niemożliwe z poziomu ego. W co wierzy ego? Ego wierzy, że plan materialny, w którym ono istnieje, to nasze pudełko, to jedyna rzeczywistość. Ego wierzy, że czas i przestrzeń są prawdziwe. Ego wierzy, że zamieszkuje ciało fizyczne. Ego wierzy, wie, że umrze. Ego wierzy, wie, że można je zranić, okaleczyć, uszkodzić. W związku z tym ego doświadcza strachu. Ego wierzy, że jest oddzielone od każdego innego ego. Ego wierzy, że może podejmować działania, które krzywdzą innych i że ono samo, ego, będzie odporne na tę krzywdę. Podstawową emocją ego jest strach. A teraz w rozdziale następnym definicja jaźni, tej szerszej, pamiętasz. Jaźń, zgodnie z tym, jak mógłby ją zdefiniować Carl Jung albo Joseph Campbell, to wyższa sfera psyche. Jaźń zawiera w sobie ego, jednak jest wielokrotnie potężniejsza. Jaźń nie myśli o sobie w kategoriach ja. Jaźń zamieszkuje ciało fizyczne, ale nie jest nim ograniczona. Jaźń istnieje na planie materialnym, jednak jej prawdziwy dom jest gdzie indziej. Jaźń zawiera w sobie nieświadomość osobistą oraz zbiorową. Sny wywodzą się z jaźni. Intuicja wywodzi się z jaźni. Pomysły wywodzą się z jaźni. Inspiracja wywodzi się z jaźni. Wojna i pokój wzięła się z jaźni. Dziewiąta symfonia Beethovena wzięła się z jaźni. Wieża Eiffla
wzięła się z jaźni. W co wierzy jaźń? Jaźń wierzy, że śmierć to iluzja. Dusza jest nieśmiertelna, a plan, na którym istnieje, jest niezniszczalny. Nic nie może skrzywdzić lub zniszczyć jaźni. Jaźń wierzy, że czas i przestrzeń nie są prawdziwe. Bogowie podróżują z prędkością myśli. Jaźń wierzy, że wszystkie istoty są jednością oraz że są nierozerwalnie ze sobą związane. Jaźń wierzy, że jeśli jedna istota krzywdzi drugą, niezwłocznie sama też doświadcza krzywdy. Ponieważ jaźń wie, że wszystkie istoty są ze sobą wzajemnie powiązane, jej działania wywodzą się z troski o innych. Podstawową emocją jaźni jest miłość. Talent twórcy, część druga. Jeśli talent twórcy polega na umiejętności otwierania kanału prowadzącego od ego do jaźni, a tak jest, to hasło rusz dupę tam, gdzie chce być twoje serce oznacza dokładnie to samo. Umieść swoją tożsamość nie w ego, lecz w jaźni. Kiedy przenosimy centrum swojego jestestwa z ego do jaźni właśnie, zaczynamy postrzegać siebie i świat inaczej. Owszem, nadal płacimy podatki, nadal uczestniczymy w sprawach politycznych i nadal troszczymy się o przyszłość naszych dzieci. Musimy to robić, ponieważ zamieszkujemy wymiar materialny, a takie zmartwienia są uzasadnione, szlachetne i konieczne. Jednocześnie zamieszkujemy inną rzeczywistość, z dużej litery, w której jesteśmy zarazem bardziej świadomi istnienia naszego indywidualnego daru oraz naszego obowiązku, by go realizować, a także darów nieskończonej liczby osób oraz naszego obowiązku, by asystować im w realizowaniu ich własnej wartości i mocy. Oto kilka przykładów tego, w jaki sposób możemy postępować inaczej, działając z poziomu tej nowej rzeczywistości. Możliwe, że ktoś przedstawi nam propozycję, na którą w poprzednim wcieleniu byśmy się rzucili, taką jak chociażby zdobycie bogactwa lub uznania na polu prywatnym czy zawodowym, a my ją teraz odrzucimy. Jakieś przedsięwzięcie lub przygoda może rozbudzić naszą wyobraźnię, a my postanowimy się w nie zaangażować, mimo że będzie się to wiązać z poważnym ryzykiem albo kosztem, które mogą sprawić ból naszym najbliższym. W życiu naszej społeczności lub narodu może dojść do rewolucyjnego zamieszania, a my powiemy sobie, muszę się opowiedzieć po którejś ze stron, nawet jeśli to oznacza, że zaryzykuję utratę wszystkiego. Możemy też dojść do wniosku, ta wrzawa to napędzane przez ego szaleństwo. Właściwe działanie polega na zagwarantowaniu sobie i mojej rodzinie bezpieczeństwa, dopóki to nie minie. Nie będę się angażować w taki stan rzeczy ani w jakikolwiek namawiać do jego propagowania. Możliwe, że kiedy ruszymy dupę tam, gdzie chce być nasze serce, zmienimy nasze miejsce zamieszkania. Możliwe, że zmodyfikujemy nasze działania, żeby dać sobie wsparcie. Możliwe, że przemyślimy sposób, w jaki się ubieramy albo czeszemy. Możliwe, że zaczniemy wstawać i chodzić spać o innej porze. Możliwe, że zweryfikujemy, kim postanawiamy się otaczać. Możliwe, że dokonamy zmian w sposobie, w jaki jemy, śpimy, podejmujemy decyzje lub działania. Możliwe, że zrzucimy z siebie to, co dawniej uważaliśmy za ważne, czy nawet kluczowe lub niezastąpione, z taką lekkością, jak gdyby chodziło o znoszony płaszcz. Możliwe, że postanowimy uprościć swoje życie. Możliwe, że zdecydujemy się żyć 10 razy mocniej. Ci, którzy kiedyś nas podziwiali albo wspierali w realizowaniu ambicji, teraz mogą obrócić się przeciwko nam. Siła ich wrogości może nas zaskoczyć, a nawet przytłoczyć. Najbliżsi nam ludzie, nasi rodzice czy dzieci, mogą się od nas oddalić lub odsunąć nas od siebie. Jednocześnie możemy odkryć, że ciągnie nas do innych osób, których wcześniej nie zauważaliśmy, a nawet którymi gardziliśmy. Możliwe, że zaczniemy bać się śmierci jak nigdy wcześniej lub całkowicie wyzbędziemy się tego strachu. Być może przeniesiemy się w samo centrum zdarzeń, a być może ewakuujemy się na peryferia. Kiedy dokonujemy przejścia z ego do jaźni, nasze priorytety ulegają zmianie.
Nasze pole świadomości się rozszerza. Nie postrzegamy już siebie jako wyizolowanych elementów w przypadkowym czy pozbawionym sensu wszechświecie. Nasza podróż przez ten materialny wymiar nabiera za to znaczenia, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wyrazić, na czym ono polega. Przeczuwamy, że jesteśmy częścią większego kosmosu, który bez żadnych ograniczeń rozciąga się w stronę przeszłości i bez końca projektuje to, co będzie w przyszłości. Stajemy się świadomi naszego własnego daru. Już w niego nie wątpimy, ani go nie lekceważymy. Postanawiamy mu za to służyć. Nadal możemy się bać własnego unicestwienia. Nadal możemy się martwić o przyszłość naszych dzieci, a także o zdrowie naszej społeczności, narodu czy planety. Podchodzimy jednak do tych zmartwień z innego miejsca. Z nowym poczuciem tego, na co, jak i dlaczego możemy wpłynąć, a nawet tego, czy chcemy w ogóle próbować na to wpływać. Staliśmy się twórcami nie w wielbionym przez nas sensie odróżniania się od innych z wyobrażonym poczuciem wyższości, ale w znaczeniu służenia intencji, która wywodzi się z innego miejsca, mimo że nie potrafimy zrozumieć, czym jest ta intencja, ani jakie może być jej źródło. Z jakiegoś powodu jej ufamy, choć nie potrafimy wyjaśnić dlaczego. Ruszanie dupy tam, gdzie chce być nasze serce, to nie jest błahostka. Potrafisz to zrobić? Chcesz tego? Jesteś gotów zapłacić wiążącą się z tym cenę? Pyta Steven Pressfield w książce Rusz dupę tam, gdzie chce być twoje serce, wydaną przez OSM Power. Jeśli stoisz przed takim dylematem właśnie, czy zacząć, czy powinienem, czuję jakieś powołanie, ciągnie mnie do czegoś, ale czy powinienem, a może to się będzie wiązało ze zbyt wielką ceną, jeśli ciągle walczysz z tym odkładaniem słynnym, prokrastynacją, sięgnij po tę książkę, mimo że kosztuje 99 zł, to jest w niej wielka moc, jak sama słyszałeś, czy słyszałaś. Przy okazji polecam też bardzo fajny wywiad, który Marcin Osman przeprowadził ze Stevenem Pressfieldem przy okazji wydania tej książki przed kilkoma miesiącami. Tam pod tym odcinkiem zamieszczam link do tego wywiadu. Jeśli cię zainteresowało coś z tej książki, obejrzyj koniecznie człowieka, który napisał te wszystkie słowa, plus jeszcze 20 innych ciekawych książek, wiele filmowych scenariuszy. Aczkolwiek sam przeszedł bardzo długą drogę, jak słyszałeś, czytałem tutaj jego notkę biograficzną. Warto go poznać i posłuchać. To może być jeden z takich przewodników, których potrzebujemy w życiu. I tak jak mówiłem wcześniej, to się pięknie łączy z tym, o czym w miniony piątek mówił w Warszawie Paul Martinelli na takim pięknym, zamkniętym spotkaniu, więc tylko tych kilkaset osób, które tam były, wiedzą, o czym mówię. Reszta nie wiedziała w ogóle, że to spotkanie było. A ja wam powiem, że Paul mówił innymi słowami, ale właściwie o tym samym. O tym wyjściu właśnie ze swojego świata ograniczonego, prawda? Tego swojego pudełka, w którym czasem jesteśmy przerażeni tym, co widzimy, tak? Tym, jaką mamy rzeczywistość na wyciągnięcie ręki. I Paul mówił o tym, żeby przestać patrzeć na siebie z tej perspektywy, a spojrzeć z tej wyższej, z tej, w której jest osoba, którą mamy się stać, aby osiągnąć to, o czym zawsze pragnęliśmy, czego pragniemy, tak? Osobą, która chce być, robić i mieć to, o czym marzymy. Żeby być, robić i mieć to, o czym marzymy, musimy się stać człowiekiem, który właśnie jest, robi i ma to, o co nam chodzi. I ten ktoś jest na pewno poza naszym pudełkiem, ale warto sobie uzmysłowić, gdzie on jest, w tej jaźni, w tym wyższym wymiarze. Tak? Warto myśleć o tym, kim jesteś tak naprawdę, skoro dostałeś takie właśnie marzenie. Bo jeśli dostałaś to marzenie, to znaczy, że jesteś w stanie je osiągnąć. Tylko musimy się wszyscy stać tym kimś, kto będzie w stanie osiągnąć to marzenie. Musimy być tym kimś. No i teraz pytanie, czy wiesz, że nim jesteś? Czy jeszcze potrzebujesz wzmocnienia i przekonania na ten temat? Dopiero jak wiesz, że nim jesteś, zaczynasz działać i wtedy wszechświat się otwiera i pomaga. Ale musimy najpierw
No właśnie. I dlatego chciałem Wam dziś przeczytać tę książkę. Myślę, że wielu z nas jest ona potrzebna. Jeśli znasz kogoś, komu też by się przydała, to wyślij. Bardzo proszę. No cóż, dziękuję bardzo. Niech to będzie dobry tydzień z dobrą energią dla Ciebie. W środę zapraszam na odcinek archiwalny, a w piątek fragment z jakiejś kolejnej książki. Jeszcze nie wiem jakiej, ale na pewno coś wybierzemy. Niech to będzie ważny tydzień w Twoim życiu. Tego Ci życzę. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.